Młodzież Wszechpolska, proszę. Milena Górska, Młodzież Wszechpolska. Pani poseł, jak wszyscy wiemy, w młodości działała pani w Młodzieży Wszechpolskiej, początkowo w Sielcach, później jako jedyna w historii Młodzieży Wszechpolskiej kobieta w zarządzie głównym. I moje pytanie będzie dotyczyć tego, jak w jaki sposób można by zaktywizować młodych ludzi, którzy może jeszcze nie do końca wiedzą, co mogą zrobić, żeby wejść jakoś w to życie publiczne, jakąś radę dla nich. No bo jak wiemy, a zapewne pani też bardzo dobrze zdaje sobie z tego, z tych powodów, które wymieniłam powyżej, jak ważne jest zaangażowanie zwłaszcza młodzieży w to życie publiczne. Mhm. Ważnym jest aktywność w organizacjach młodzieżowych różnego typu. Czyli to, co państwo robicie, to jest pierwszy krok, naprawdę świetny krok do udziału w życiu publicznym. Ważnym jest to, żeby na przykład na uczelniach angażować się w różne inicjatywy, w koła naukowe. W ten sposób się poznaje się ludzi. Nie tylko nabieramy doświadczenia, ale przede wszystkim budujemy relacje. I tak jak dzisiaj państwo się angażują w organizacje polityczne czy w organizacje społeczne i nawiązują relacje pomiędzy sobą, to za lat 10, 20 państwo się spotkają właśnie między innymi w ławach poselskich. I zupełnie inaczej potem się pracuje. To jest właśnie w ten sposób powstają te relacje i to jest dlatego bardzo ważne. Aktywność polityczną zaczynamy w organizacjach młodzieżowych i dlatego ważne jest, żeby na przykład na uczelniach te organizacje były żywe, żeby aktywizowały młodych ludzi, żeby były jakieś ciekawe spotkania organizowane, debaty. To wszystko na pewno tą aktywność młodych ludzi buduje. Chciałabym jeszcze przy okazji poruszyć tutaj kwestię kobiet. Czy ma pani jakiś pomysł, żeby tą aktywność społeczną wśród kobiet podnieść? Bo jak wiemy, w Sejmie w 2015 roku był chyba rekord kobiet, które weszły do Sejmu, ale co zrobić, żeby tą tendencję jeszcze bardziej podnieść? No i ten akcent pani poseł wcześniej na mało kobiet we władzach Młodzieży Wszechpolskiej. Co zrobić, żeby było lepiej? A to ja nie jestem w organizacji. Ale pani była, no tak. No tak, ale jestem od lat związana ze środowiskiem republikańskim. Jeżeli chodzi o Młodzież Wszechpolską, no dobre mam, tak naprawdę mam dobre skojarzenia z tego czasu, tam kilkanaście lat temu. Myślę, że też bardzo wiele dobrych relacji, dobrych znajomości się wówczas potworzyło. Natomiast jeżeli chodzi o udział kobiet w życiu publicznym, dobrze by było, gdyby był szerszy, ale w jaki sposób to zrobić? On nigdy nie będzie taki, znaczy udział kobiet w życiu publicznym na pewno nie będzie taki jak mężczyzn, bo szczerze mówiąc, kobiety się tym mniej interesują. Ja na przykład moje koleżanki, które mam, nie za bardzo chcą ze mną rozmawiać o polityce, tylko ich bardziej interesują kwestie związane z życiem rodzinnym, zakupami, malowaniem się. No, szanowni państwo, no taka jest rzeczywistość. Ale chodzi o to, żeby te kobiety, które chcą się angażować w życie publiczne, tak jak tam pani, która tak się ładnie uśmiecha, żeby miały taką możliwość. I myślę, że kobiety coraz większą rolę odgrywają w polityce, nie tylko w polityce zresztą, bo chociażby patrząc na siły zbrojne, na resorty siłowe, na policję, w policji już mamy pierwsze kobiety, które są generałami. W polskim wojsku jeszcze nie, ale myślę, że to jest, że wszystko przed nami. Ważne jest to, żeby też były takie tworzone mechanizmy, które pozwalają kobietom na łączenie ich aktywności zawodowej, ich aktywności no właśnie w takich ważnych miejscach z życiem rodzinnym, żeby to nie było albo, bo wydaje mi się, że to jest możliwe do połączenia. Ja nie rozumiem tego oburzenia, przepraszam bardzo, muszę to powiedzieć. Jak pani poseł mówiła, że kobiety się tym nie interesują, proszę bardzo. Jedna dziesiąta tutaj to są kobiety, w związku z tym nikt was nie zmusza do tego, żeby przychodzili mężczyźni. Mogą same kobiety przyjść. Ja osobiście będę zadowolony. Jest, 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 jest.
Jest. Zakładam, że w następnym programie będzie lepiej.